witam, cześć wszystkim. Jesteśmy tuż po face to face. Jak podobają Ci się tego typu eventy? Jak podobają Ci się tego typu konfrontacje? No cóż, tak musi być. Akurat kilka zdań razem ze sobą zamieniliśmy. Akurat widzę, że się troszeczkę nie zagalopował, nie rozpędził się. No bo wie, że będzie zderzenie z polskim parowozem. Jak to mówi on, angielski młot, to zderzy się z polskim parowozem. Już to nie jest ten Mariusz sam, który był 9-10 lat temu, gdzie wchodziłem raczkowym w MMA i rzeczywiście tego tlenu wszystkiego brakowało. Cały czas pracuję nad tym wszystkim i jest bardzo dobrze. Nawet sam jestem zaskoczony, że to wszystko tak dobrze idzie. 3-4 dni przerwy było po ostatniej gali. No i cóż, cały czas haruję. A nie należę do ludzi, którzy dużo gadają, mało robią. Więcej robię, mniej mówię. Jak tam przygotowania do wyjazdu do Dublina? Osobiście wolałbym walczyć w Polsce dla polskiej publiczności, gdzie 95% albo 99% zasiada polskich kibiców. No ale cóż, takie są zasady gry. Włodarze KSW ustalają Dublin, jedziemy do Dublinu i tam się mam bić. I oczywiście, nie przeczę, biję się tam. Udział Szpilki w Federacji KSW, jak to oceniasz? Nie wiem, nie mi to jest oceniać, nic na ten temat nie słyszałem, tylko jakieś zakulisowe rozmowy z internetu gdzieś tam wyczytałem, że Artur ma się rzekomo bić w KSW. Nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat, nie jestem ekspertem, nie jestem mistrzem. Na ten temat niech się ktoś inny wypowie. Rozumiem, że cały czas teraz jesteś w takim cyklu mocno treningowym. Jak wyglądają na tę chwilę twoje treningi? No cóż, cały czas trenuję intensywnie. Nie ma to, czy to jest okres roztrenowania, czy nie roztrenowania. Kiedy okres roztrenowania jest, trenujemy na 50%. Tak było za czasów podnoszenia ciężarów, tak jest i teraz. Nie ma czegoś takiego, że jest okres roztrenowania, to wcale nie trenuję, nie przychodzę na salę. Okres roztrenowania jest to 50-60%. To tak samo jak i z silnikiem od samochodu. Jechaliśmy szybko, żeby troszeczkę ten silnik wygasić, tego chłodzimy. I to jest podobnie z organizmem ludzkim. Jechaliśmy na 100%, zjechaliśmy do 50%, do 40%, ale ja cały czas coś robię. Na 8-10 tygodni przed podkręcamy na 90%, nigdy na 100%, bo na 100% sobie krzywdę można zrobić, więc cały czas jestem w gazie. Do Wuza Fight Team przyszło teraz bardzo dużo czołowych zawodników. Chciałem zapytać, czy ci trochę pomagają w przygotowaniach do tej walki? Akurat tam trenujemy z dosyć dobrymi zawodnikami. Kilku zawodników doszło do nas, do tej ekipy. No i jest z kim potrenować, nie trzeba nowych zawodników sprowadzać na sparingi, wszystko. Tylu zawodników, ile jest teraz WCA, wystarczy, żeby się bardzo dobrze przygotować. I zapasy, i parter, i boks, i wszystko, i przygotowanie fizyczne, i kondycyjne mamy naprawdę na wysokim poziomie, więc jest co porobić i jak trenować. Powiedziałeś, Mariusz, o 80 tygodniach przygotowań, zostało 6 tygodni do gali. Na jakim teraz jesteś etapie? Jestem cały czas na tym samym etapie, cały czas trenuję, czy to było rok temu, czy było 2 lata temu, cały czas trenuję tak samo. Przygotowuję się do każdego zawodnika jak do mistrza świata. Nie ma czegoś takiego, że a ten zawodnik słabszy, trenuje lżej, tamten lepszy, trenuje gorzej. Nie, cały czas tak samo trenuję. Jeżeli chcesz być dobrym zawodnikiem, każdą płaszczyznę trzeba trenować tyle samo. Zapasy, parter, boks, kondycje, wszystko cały czas trenujemy na 100%. Czy to będzie ten wariant, że twój rywal będzie chciał walkę toczyć w stójce odpowiada, czy ty miałbyś inny plan na tą walkę, żeby to zależało tylko od ciebie? Każdy ma swój game plan. On będzie chciał w stójce, ja będę chciał w parterze, a może ja będę chciał w parterze. MMA jest nieprzewidywalne i czasami trzeba po prostu prowadzić walkę tak, jak przeciwnik dyktuje, albo tak, jak ja sobie będę dyktował warunki. Będziemy walczyć tak, jak ja będę chciał. Wszyscy byli ostatnio pewni, że szybko pójdę w parter. Nie, odwrotnie było. Więc trzeba troszeczkę przeciwnika zmylić, a już troszeczkę zębów zjadłem na tym MMA. Nie raz już wychodziłem do klatki, już wyjdę chyba 17 czy 18 raz. To już nie jestem żółtodziobem, jak zawsze powtarzałem, że żółtodziob, coś tam. Nie, jest dobrze. Mariusz, odzywało się do ciebie UFC, bo wiemy, że odzywało się do niektórych od zawodników KSW, najbardziej znanych. UFC to ja mam w Polsce, KSW zadowala mnie, współpraca z KSW bardzo dobrze się układa i nie myślę o żadnych zmianach, więc ja nie mam 25 lat, żebym myślał o zmianach jakiś. Na dzień dzisiejszy z KSW mi się bardzo dobrze współpracuje i nie myślę o żadnych zmianach. W tamtym roku, pod koniec tamtego roku mówiłeś już, że jeszcze 2-3 walki i będziesz, już myślisz o emeryturze, a teraz jeśli pokonasz Maxineya, pojawia się szansa walki o pas, czy to może być właśnie ta walka, która zwiększy twoją karierę? Nie myślę o walkach o pasy, cały czas chcę się po prostu rozwijać. Tak naprawdę ja już nic nie muszę, ja już nie muszę nikomu nic udowadniać, ani sobie udowadniać. Co chciałem, to osiągnąłem. Jako sportowiec czuję się spełniony. Wiem, że przeszedłem do MMA, było ciężko, naprawdę ciężko. Teraz ja tym sportem bawię się. Wszystko
wszystko idzie. Jeżeli wychodzę do klatki, nawet na sparingach, 3 rundy, fajnie, przyjemność jest. A kiedyś to po prostu było zabójstwo dla mnie, że po 2 rundach ja już się sam kładłem i było mamo rato. Ja dzisiaj fajnie, aż się po prostu chcę wchodzić do tej klatki. Tak naprawdę ja mogę skończyć za tydzień, za dwa, za pół roku, za rok. Nie wiem, ja po prostu wszystko mogę i nic nie muszę, więc po prostu ja się tym sportem bawię już. Ja już nic nie muszę, jak to niektórzy, albo oni chcą mieć nazwisko, oni chcą mieć wynik, oni to, ja już nic nie muszę, ja się tym bawię. I właśnie to jest fajne, to, że mogę, ale nie muszę. Ale jakiś taki zdenerwowany jesteś? Nie, nie jestem zdenerwowany, tylko zmęczony, bo już o 6 rano dzisiaj musiałem pobudkę zrobić i nie ma niedziela, nie niedziela, pieski trzeba było wziąć, 40 minut wybiegać. No jeżeli nawet by mi się nie chciało, to te psy muszą wybiegać, no a co? Same nie pójdą, no to właściciel z nimi. Zatem chodzimy silnik i wobec tego życzymy Ci dużo odpoczynku, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również wszystkim, no i cóż, niebawem się przekonacie, na czym polegają moje treningi, zobaczycie na moim fanpage'u, a naprawdę jest ciężko i efekty są. Jeszcze raz dziękuję.